Mamy równanie pierwiastek z 3x minus 7 plus pierwiastek z 2x minus 1 równe 0. I zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego równania. Dobrze. No to też dobrym zwyczajem jest zawsze zacząć od dziedziny równania i tak może zróbmy. Zacznijmy od dziedziny tego równania. No to co? To mamy pierwiastki. No pierwiastki umiemy wyciągać z liczb nieujemnych, czyli to, co pod pierwszym pierwiastkiem musi być większe równe 0. No to co? To jak siódemkę dodam do obu stron, to mam, czyli 3x jest większe równe 7. No i dzieląc przez 3x większe równe 7 trzecich. No to po to, żeby te pierwsze wyrażenie miało sens. No i drugie, pod drugim pierwiastkiem mamy 2x minus 1, czyli drugi warunek jest 2x minus 1 musi być większe równe 0, czyli 2x większe równe 1 i x większe równe 1 druga. Czyli oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Prawda? Czyli x musi być większe od 7 trzecich i większe równe 1 druga. Może narysujmy szybciutko. Tu mamy 0, tu mamy 1 druga, no 7 trzecich to jest ponad 2, więc tu mamy 7 trzecich. No i co? I teraz musimy wziąć x, które są jednocześnie większe od 1 drugiej, większe równe, czyli wszystko tu na prawo, oraz i, prawda, i równocześnie większe od 7 trzecich. No to które x spełniają oba te warunki? No oczywiście większe równe niż 7 trzecich. Czyli dziedziną naszego równania jest x większe równe 7 trzecich. No dobrze, to zapewniwszy sobie sens równania, popatrzmy teraz na to równanie. Co ono mówi? No, suma pierwiastków jest równa 0. Otóż no, pierwiastki możemy wyciągać z liczb nieujemnych, ale same pierwiastki są liczbami nieujemnymi. Czyli wiemy, że to jest większe równe 0 i to jest większe równe 0. No kiedy suma dwóch liczb nieujemnych może być 0? No każda z nich musi być równa 0. To jest jedyna możliwość. Czyli pierwiastek z 3x minus 7 musi być równe 0 i pierwiastek z 2x minus 1 musi być równe 0. No dobrze, ale kiedy pierwiastek? To pierwiastek równy 0, to wtedy tylko i tylko wtedy, kiedy wyrażenie pod pierwiastkiem jest 0. Czyli stąd mamy, że 3x minus 7 musi być równe 0 i no, jednocześnie 2x minus 1 musi być równe 0. No to co? No to znaczy, że x, prawda, musi być równe 7 trzecich i x musi być równe 1 druga. No ale widzimy, że nie ma x-ów, które spełniają oba te warunki. No x 7 trzecich nie jest równe 1 druga, czyli jaki z tego wniosek? To równanie nie ma rozwiązania, no, czyli to równanie brak rozwiązań. Tak, nie ma x-ów, które spełniają to równanie.